Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Chłopcy z Litwy również mogą liczyć na wsparcie, mogą liczyć na doping. A to zaczynamy pierwsze spotkania po Państwa prawej stronie, mecz na boisku B. A tutaj realizować będą Arka Gdynia w żółtych strojach i Żalgiris Wilno w zielonych trykotach. Chwila mobilizacji. I boisko A po Państwa lewej stronie. Za chwileczkę mecz Upper Talent kontra Genesis Wilkas. Genesis Wilkas w białych kostiumach, chłopcy z Białegostoku, czerwone stroje. To niech zaczną się te wielkie emocje, proszę Państwa. Nie możemy się doczekać. Piąta edycja naszego turnieju. Piąty turniej piłkarski w imieniu Grzegorza Ławniczy. Gramy systemem raz 20 minut, czyli bez przerwy 20-minutowe mecze przed nami. Za chwilę początek. Przypomnę raz jeszcze, na boisku A po Państwa lewej stronie mecz Upper Talent Białystok, czerwone stroje kontra Genesis Wilkas. Po Państwa prawej stronie Arka. Tak jest, głośniej. Arka Gdynia, żółte stroje. Kontra Żalgiris Wilno w zielonych kostiumach. I czekamy na pierwszą bramkę. I gol! Jest pierwsza bramka, proszę Państwa. Chłopcy z Litwy wychodzą na prowadzenie. Po tym trafieniu Genesis Wilkas prowadzi 1-0. Ależ mocno rozpoczęły ten mecz. Żelazne linki w strojach takich trochę a la Juventus. Biało-czarne stroje. Talent Białystok, ale głośniej. Niech nas usłyszą, tak jest. Do końca tego meczu jeszcze dużo czasu. Ładne dośrodkowanie, zabrakło panu prawo niewiele. Jeden do zera. Czeka na podanie Titas. Titas z numerem 12. Drużynie z Litwy. Nie najlepiej wznowiona gra. W związku z tym jeszcze raz. Ciągle 1-0. I jest doping dla Arki. Wilno! Szybciej, Maciek, szybciej! Ciągle 0-0 w tym meczu. Arka Gdynia kontra Żalgiris z Wilno. I... Przerwa na kolejna akcja, co nie zmienia. Talent walczy o bramkę. Nic nie było zdaniem arbitra, gramy dalej. Graj, odpisz się szybciej! Ciągle 1-0. W meczu na boisku A. Drugi 0-0 w meczu na boisku B. Jest doping, jest wsparcie dla chłopców z Arki Gdynia. No to jeszcze głośniej, pomóżmy im. Krok, Arka, gol. Czy się uda? Dobra, uczymy stąd! Nie udało się, na pasterunku B.
Nie bój się, Boris, nie bój się! Czekamy na pierwszą bramkę w tym meczu. W żółtych strojach Akademia, w biało-zielonych Żalgiris. A pisy przynosili się na boisko. A? Wyukas, wyukas. Żelazne wilki w biało-czarnych strojach prowadzą z drużyną AP Talent Białystok 1-0. Lidis. Przerwana ta akcja i Talent rusza. Talent. Talent, Talent będzie bramka! Minimalnie obok stójka. Ale brawa, brawa! Moria! Biegaj szybciej! Pomóżmy do Kiemiewi. Niech usłyszą nasze wsparcie. Jeszcze dużo czasu do zakończenia tych spotkań. Jeszcze wszystko się może wydarzyć. Krzyknęli państwo kilka razy talent, talent i proszę. Rozbijemy!
pokazali talent. I strzeli. Jest bramka! Ależ uderzenie! Skąd my go znamy? Jeszcze cieszyli ta Ala Cristiano. Żelazny wielki polownik w meczu wychodzą na prowadzenie. Jest już 2-1. A co się dzieje w meczu Arki i Gdynia? Żadny Lisek Gdynią. Ciągle 0-0. Może teraz! Ależ co czyste uderzenie! I tylko poprzeczka. Brawo, brawo. Piękna akcja. Drużyna z Wilda. Powoli przygotowują się kolejne zespoły. Już za mniej więcej 10 minut. Kolejne mecze. Lechia Gdańsk, Partia Kaliningrad i Akademia 2012 Dynamo Riga. Dokładnie! Czekamy na pierwszą bramkę w meczu. Brawo! Brawo! Na boisku B. Arka, może teraz. Arka. Teraz na boiska i przerwana akcja. Ciągle 0-0. Czuję, że tutaj jedna bramka może dać komplet punktów. Bardzo wyrównane spotkanie. Jest Żalgiris. Jeszcze teraz. Zobaczmy. Stały fragment gry. Żalgiris. Jest okazja, jest szansa. Zbyt długie na doświadczenie tej sytuacji. Dwie drużyny litewskie obserwują w tym momencie. Talent! Talent gol! Jest bramka. Mamy remis. Kolejny remis w tym meczu, tym razem 2-2. Żalgiris. 2-2. 0-0. Jak na razie 2 remisy. Kończę przegrany. Mówiłem, obserwujemy 2 zespoły z Litwy. Wczoraj Litwini, podobnie jak Polacy, nie mieli zbyt dobrych humorów wieczorem. Wczoraj grała także reprezentacja Litwy w eliminacjach do Mistrzostw Świata, ale to o tym za chwilę. Arka, było blisko. Litwa przegrała u siebie ze Szkocją 0-3. W tym meczu wystąpił były piłkarz Ligi Darvidas Szernas. Darvidas Szernas był wczoraj gdzie strzelił. Litwa przegrała 0-3, ale doskonale wiemy, Polska przegrała jeszcze wyżej. 0-4 w Danii. Talent. I poprzeczka tym razem. Jeszcze jest szansa. Gol! Jest bramka. Talent miał jestem wychodzi na prowadzenie. Brawo. Brawo były. 3-2 prowadzi talent. Teraz trzeba pomóc chłopcom z Litwy w ciężkiej sytuacji. Berzyni z Wilkas. Wilkas. Musi. Wilkas. Arka, będzie szansa, będzie okazja. Czekają koledzy na doświadkowanie. Jest dobra okazja. Arka może teraz. Gol! Ale bramka Stadionu Świata, Konkursie Narody.
gol. Arka prowadzi. 1-0. Arka. Arka. Mówiłem o tym, że spotkanie bardzo wyrównane. Ta jedna bramka może być bezcenna. To może być złoty gol. Druga komplet punktów w tym meczu, ale główny hop teraz Żalgiris. I na posterunku golkiper Arka. Sześć minut do końca. Jeszcze dużo czasu. Proszę, jaka walka. O każdy centymetr tej zielonej murawy. Żalgiris, Żalgiris, Żalgiris. Skończyło się na kolejnym obrońcy. Ciągle chłopcy zginą. Żalgiris teraz! I będzie bramka! Słupek! Jeszcze nawet nie ma gola! Coś się tutaj dzieje! Ciągle 1-0. Teraz on chce, dostań ci nazad! Dostań! Teraz rób! Talent Białystok. Talent Białystok też odbija słupki poprzeczki. Nie kłóć się! Na piłkę! Stoku prowadzą w tym meczu, ale trzeba pamiętać, że to minimalne prowadzenie. Uważamy! Do końca około 5 minut. Brawo, do tyłu, Mateusz! I teraz! Dawaj, no, jeszcze Żalgiris. Coraz szybciej próbują grać chłopcy z Litwy. I... Żelazny wielki przepchnął, mogę wyrównać. A Żalgiris! O! Znów obok słupka. Jeszcze raz Żalgiris, kolejny rzut rożny, zobaczmy. Po co, Górnia? Po co? Jeszcze! Zabieramy! Ale Mateusz, jeszcze jeden! Żalgiris. Ciągle przy piłce. Jeśli chodzi o posiadanie piłki, no to tutaj statystyki na korzyść zespołu z Kina 56% częściej są przy piłce chłopcy w biało-zielonych strojach, ale Arka prowadzi w tym meczu, to jest najważniejsza statystyka. Arka. Mateusz, chodź! Zagranie ręką. Talent. Talent. Brawo Piotr, brawo! Talent. Zostań, zostań. Talent Białystok. Wygrana w tym meczu jest bardzo blisko. No ale nie tak, nie tak. Miejmy nadzieję, że nic złego nie stało się. Piłkarzowi z Litwy. Pomóżmy brawami, drodzy Państwo. Brawa, brawa, brawa. Niech usłyszy nasze wsparcie, tak jest. Dziękuję Państwu, super. Piotrów! Talent. Dograj, Borys! Dograj! Zostań. Ciągle talent przy piłce, tym razem rzut rożny. Oto wznowienie z autu, rozpoczą. Chłopcy z mojego stopu. Talent. Szybciej, Maciek! Maciek! Żalgiris! Żalgiris! Nie ma tej uprawnionej bramki. Ciągle 1-0. Arka Gdynia prowadzi w tym meczu. Daj, Borja! Ale do wygranej brakuje jeszcze kilku. Borja, na piłkę! Wracamy! Połóżmy. Głośniej. Super. Brawo!
proszę. Za łatwo! Jest akcja Arki Gdynia. Ostatnia minuta. Już chyba nikt nic nie odbierze wygranej drużynie z Białegostoku, chociaż w piłce wszystko jest możliwe. Żalgiris i Arka. 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 Arka w żółtej kostiumie. Żalgiris teraz. Żalgiris, to jest ta okazja. To jest ta szansa. Żalgiris nie ma. Nie ma bramki. Arka kontra. Kontra Arki. Zobaczmy, co się dzieje. I czy postawią taką pieczątkę, strzelą drugą bramkę w tym meczu? Arka ciągle przy piłce. I Żalgiris. Ostatnie sekundy tego spotkania. Ale jeszcze mocniej. To koniec tego meczu. Brawo chłopcy, dziękujemy za ten mecz. Właściwie za ten mecz. Zakończyły się dwa spotkania. Talent Białystok wygrał z Żelaznymi Wilkami 4-2. Ale podziękujmy sobie, podajmy sobie ręce, jak przyjaciele, tak jest. Arka wygrała z Żalgirisem 1-0. Brawo Arka! No, trzeba podziękować za ten doping z trybu. Cały czas był doping dla Arki. Brawo Arka, jest wygrana. Adam Giedrys, autorem złotego trafienia dla Arki, zawodnik z numerem 3. Brawo Adam! Brawo chłopcy, Arka wygrała 1-0. I kolejne mecze, proszę Państwa. O tym już mówiłem. Za chwilę spotkania Lechia Gdańsk, Baltika Kaliningrad. Zaczynamy kolejne spotkania. Baltika Kaliningrad i Lechia. Lechia Gdańsk. Kolejka spotkań. Zasłużone brawa dla chłopców z Białegostoku. Pokazali charakter. Brawo. Dynamo Riga. Zespół biało-niebieskich strojach. Brawo Dynamo. I granatowy Akademia 2012. Brawa dla Akademii. Zespoły już gotowe. Za chwilę pierwszy gwizdek. No i żeby wszystko było jasne, na boisku po prawej stronie w niebieskich strojach Baltika Kaliningrad. W strojach tradycyjnych biało-zielonych Lechia Gdańsk. Zaczynamy drugie spotkanie. Dynamo. Dynamo. Dzień dobry.
Akademia. Akademia. No, przesuwają się do przodu i pomagają się. Chociaż teraz zaskakujący był ten strzał. Dynamo. Dynamo. Ciągle zespół z Łotwy. Dynamo. I... nie ma go, ale całkowite! Ależ interwencję bramkarza Akademii. O proszę. Niczym legendarni dla nas bramkarze. Jan Tomaszewski, Artur Borus. Fenomenalnie. Spisuje się w bramce golkiper. Proszę, Akademii. Czy to będzie człowiek, który zatrzyma Dynamo? Zobaczymy, jeszcze 19 minut. Dynamo! Dynamo! Jest bramka! Dynamo! Dynamo! Są śpiewy kibiców z Łotwy. Zespół prowadzi 1-0. I Lechia! Lechia. Nie udało się tym razem. Chłopcy z Gdańska w biało-zielonych strojach. Lechia! Nie, Nikita! I Balkita. Do przodu! Gdzie jest bramka przeciwnika? Akademia. 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 Ale to ruszmy. Akademia. Niż, rob! No proszę, ależ wyszkolenie indywidualne. Piłkarze Akademii, teraz strata. Dynamo prowadzi 1-0 z Akademią 2012. W meczu Lechia Gdańsk, Baltika Kaliningrad ciągle 0-0. Akademia 2012. Na tamcie także Baltika, Kaliningrad. Bałtycy! 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 Zespół z Rosji. Na żółty rożny. No ale chyba nie wiem, tylko rozumiem. Rozwiernij, zadaj, zadaj! Zadaj! A Dynamo prowadzi z Akademią 2012, 1-0. Robert, bliżej w centrum, bliżej w centrum. No nie nada, dajcie mu sugrać. Dajcie mu naciągnąć. Wspomnę, że nasze mecze są transmitowane w sieci. Spotkania mogą śledzić kibice. No nie tylko w całej Polsce, ale w Europie. Zespoły, które reprezentują cztery kraje. Zespoły z Litwy, Rosji, Łotwy i Polski biorą udział w piątym turnieju imienia Grzegorza Wawrzyńczyka. Spokojnie, ale to muszmy, to muszmy. Dynamo! Dynamo! Super! Jest taki. Mają chłopcy z Rygi. I Bałtyka. Bałtyka. Czerna ręka. Akademia. Akademia! Brawo, Akademia. Szybka kontra. Lewa strona boiska zderzenie po tak zwanym długim słupku. No i zabrakło niewiele. Kacper!
Czekamy też na pierwsze trafienie w meczu Lechia Bałtyka. Ciągle bez bramki remis. Bałtyka. Są coraz bliżej. Bałtyka. Jest ośrodkowanie i poprzeczka. Ale szkotuje się teraz pod bramką drużyny z Łotwy. Dynamo wychodzi jednak z tej opresji obronną ręką. Dobre, super akcja. Bałtyka. Nie łapiemy kartki zawodnika. Kuba, opatrz. Kartki zawodnika, Kasper. Dynamo. Maciek. Akademia. Akademia. I Lechia. Kasper! Lechia. Jest jego głos na nim sędziego. Łap zawodnika od razu. Kasper, graj, gdzie ty idziesz? Mały, drugi. Dawaj, dawaj, deska, dawaj, Dominik. Łap, 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 łap go. Ciągle 0-0. Zobaczmy, Lechia Gdańsk, bardzo zapaliła. Jest bramka, proszę Państwa, na Akademii 2012. Czyli mamy remis. 1-1. Jest remis 1-1, no to pomóżmy, pomóżmy. Akademia, Akademia, Akademia. Dawaj, Maciek. Wszyscy, wszyscy do mnie. Łap, 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 to Bałtyka. Kolejna znakomita sytuacja. Szukaj przodu, Maciek, szukaj! Akademia! No proszę, znów byli w ogródku, znów witali się z gąską. Łowisko. Ale mówią też, że co się odlecze, to nie uciecze. Zobaczmy. Niedawno doprowadzili do remisu. Czy teraz wyjdą na prowadzenie? Akademia 2012. Granatowe kostiumy. Rzut rożny. Ciągle są przy piłce. A teraz zdecydował się zażegnać niebezpieczeństwo. Piłkarz Akademii zdusić akcję. Wywala w zarodku. Wybił piłkę. I Dynamo. Dynamo. Dynamo! 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 Białe koszulki, niebieskie spodenki. Nikita! Nikita, nie dać! Lechia. I Bałtyka Kaliningrad. W tym meczu więcej z gry ma zespół z Rosji. Naprawdę groźnie zaatakował. I uprzejmie Państwa proszę o kroczek daleki. Niech usłyszą nasze wsparcie. Lechia! No, kibice Lechi spokojni, jakby wiedzieli, że ich zespół wygra. No ale potrzebne jest wsparcie, jeśli chłopcy usłyszą wsparcie z trybun, to na pewno staną na wysokości zadania. Maciek, patrz! No, wyżenie! Wyżenie, to, paprasz, klub! Śmiało, śmiało. Hej Lechia, gol! La 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 la. Ciekawa sytuacja w meczu na boisku A. Kuba, jako stały siły,
Kuba! Będzie rzut wolny. Bardzo blisko. Bramka na świątynia. Wyrożone z drugi. Akarena, jest doping, jest wsparcie, jest dobra sytuacja. Wpadnie czy nie wpadnie? Całe siły jak. Uwaga! Akademia! Nie tym razem. Akademia! Dynamo! Dynamo! Coraz bliżej do drugiego meczu. Po ziemi, za chwilę, proszę Państwa, piłkarski klasyk Legia Warszawa, Wisła Kraków. To będzie mecz na boisku B. A na boisku... To się topi do zagrania. Na boisku A. Przed nami spotkanie z Tomil Olsztyn i Jagiellonia Białostok. Zelek musi cały czas szukać, żeby być młodo, żeby jak najczęściej piłkę dostawał. Bałtika! Szukaj Gracka, Kuba! Jest Gracek! I Lechia. Strata piłki. Przerywamy Gracek! Dynamo. Jest gwizdek arbitra, no i co? Będzie rzut wolny. A jednak, proszę Państwa, to było polu karnym. Czyli rzut karny. Dynamo! Jest szansa, jest okazja, rzut karny dla drużyny z Regi i... Gol! Dynamo wychodzi na prowadzenie. 2-1. Zespół z Regi prowadzi już 2-1. No i teraz... Ciężkie, w trudnej sytuacji, Akademia 2012. Akademia. Dużo emocji, piękne gola. Wszystko, co lubimy. Jest ta sól futbolu. Z ambicją, poświęceniem, do końca. Walczą dziewięciolatki chłopcy. Bałtika. Dobry mecz, ale na razie bez goli. Bałtika! Bramka! 1-0. Wychodzą na prowadzenie chłopcy z obwodu kaliningradzkiego. Prowadzi w meczu 1-0. Chłopcy, nie stoimy, walczymy. Odpowiada trener drużyny rosyjskiej. I Lechia, teraz muszą się podnieść. Lechia Gdańsk. Może pomoże. Może poniesie. Do końca tego meczu jeszcze sporo czasu. Wszystko się może wydarzyć. A teraz Dynamo. Dynamo było blisko. Prowadzą 2-1, ale to jeszcze nie jest jakaś bezpieczna zaliczka. Jeszcze trzeba walczyć. Postawić taką kropkę na nim. Akademia! Głowa za ręką. Lechia Gdańsk! Teraz. Proszę, ale mieliśmy dowód, że doping pomaga. Był doping dla Lechi i była znakomita, świetna sytuacja. Nie ma grupy. Bałtika prowadzi. 1-0. Dynamo. Lechia!
Dynamo prowadzi 2 do 1. Czyli goście z zagranicy. Robczyk! Na prowadzeniu. Bałtika. Bałtika. Bystry, bystry. Podpowiada trener. Szybciej, szybciej. Timur, Timur, сюда, ближе к центру. Ближе к центру. Вот теперь кто затирает. Бабтика. Игорь, где ты поставил? Бабтицы, 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 бабтицы. Бабтицы, зеску с Калининграду. Artyom zbiera reprymendę, a Lechia ma okazję. Co zrobi Lechia? Czy to będzie uderzenie na bramkę? Lechia! I była ręka. Artyom. Tak jakby nie rozumiał decyzji sędziego. I coraz bliżej. Lechia ma kolejny rzut wolny. Tym razem ta bramka jest naprawdę niedaleko. Lechia, prawa noga. Czynią Państwo, pachnie golem. Pachnie pięknym golem. Czy tak będzie rzeczywiście? Zobacz, stoi Kuba. Lechia. A nie, nie, to był inny zapach. To był zapach z grilla chyba. Zobaczmy zapachy tym razem. No to przenieśmy się na sąsiednie boisko. Dynamo. Już się do Dynamo. Zatrzymana kolejna akcja i Akademia. Teraz muszą postawić chyba wszystko na jedną kartę. Akademia. 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 Ostatnie fragmenty tych spotkań. Lechia! Jedna gola. Lechia! Czyli chyba zainkasują komplet punktów. Akademia. Akademia. I Dynamo. Dynamo. Co za emocje. 3 minuty do końca. Lechia Gdańsk. Lechia Gdańsk. Lechia Gdańsk. Jest dobry do Akademii. Nożki daj, zakaz. Muszą gonić wynik w tym spotkaniu. Idzie Robert. Śpiało tam, śpiało tam, śpiało tam. Przegrywali 0 do 1, teraz jest już remis 1 do 1. Lechia, Lechia, Lechia! Koniec meczu na Wojsku A. Brawo Dynamo, brawo Akademia. Brawa, brawa. Ale podziękujmy sobie za ten mecz, podajmy sobie ręce, chłopcy. Podajmy sobie ręce, podziękujmy. Dobra zabawa, przyjaciele z boiska. Podziękujmy sobie za spotkanie.
Gratulujemy, bardzo fajny mecz. Okraszony emocjami. I końcówka spotkania Lechia Gdańsk, Bałtika Kaliningrad. Bałtika! Dobra. Bałtika! Do końca tego spotkania, ale stało się coś chyba niedobrego. Stomil? Stomil zaatakował prawą skrzydłem. Okej, podłączamy się, podłączamy się! Piku! Pika, 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 zero! Jest do pina Agnieloni. Dopora! 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 Jagiellonia. Lokuj to super! Super, Wicia! 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 Albo będziesz patrzał, albo tu będzie. Legia Warszawa, Wisła, Kraków, remis 0 do 0. Wisła! Wisła! Gol! Jest bramka dla Wisły! Wisła wychodzi na prowadzenie, 0 do 0. Zdecydował się o uderzenie piłka z Stomilu i w ostatniej chwili zablokowany ten strzał. Będzie jednak rzut rożny. Piłkarze Stomilu ciągle pod bramką drużyny z Białegostoku. Stomil! Stomil? Legioniści także wierni tradycji. Okay. Legia? Legia! I wyciągnął się jak struna, rzucił się jak pantera. Bramkarz Wisły Kraków. Najważniejsze, że była to interwencja skuteczna! Znów opała Wisła, ależ przycisnęli teraz legioniści. Dwie groźne sytuacje, zapowiada się na trzecią. Kolejną, rzut rożny, taki stały fragment gry to zawsze dobra okazja, jak to rozegrają legioniści, Legia, Legia, jeszcze Legia przy piłce, czy będzie strzał, czy będzie uderzenie, była próba. 0 do 0, znaczy Stomil Jagiellonia. Najproszę, DJ serwuje nam nie tylko pogodne nuty, ale także klubowe nuty. Czyli młodzi piłkarze mogą poczuć się jak u siebie w domu. Tym razem na część Wisły. Szeroko, bo on nie ma z nim. Uciekaj! Teraz pres! Super, Arto! Legia? Legia,
Magia i bramkarz Wisły. Jest bramka, bramka na Stomilu. Stomil obejmuje prowadzenie. Brawo, pięknie! Tak cieszy się zespół ze stolicy Warmii Mazur. Euforia radości. Wisła. Przed chwilą bliska zdobycia gola. Prowadzą 1-0. Stabil? No ale pamiętajcie o tych gestach fair play. Trzeba przeprosić, podać rękę. Nic się nie stało. Tak na przyszłość. Wyprowadza kolejną akcję od własnej bramki i przerwana ta akcja przez piłkarzy. Wisła, rzut rożny dla Wisły. Wisła prowadzą 1-0 z Legią. Legia. 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 I bramkarz Wisły. Ależ mecz rozgrywa golkiper krakowskiej Wisły. Po raz piąty chyba, jeśli dobrze mecze zarządzają. Kapitalna interwencja. Legia. Legia. Uciekła ta piłka. I bramkarz Wisły. Legia. Jeszcze Legia. Legia! Nie ma gola. Co za mecz? Co za emocje? Ciągle 1-0 na Wisły. Rusza Jagiellonia. Ruszyła Jagiellonia. Jagiellonia. Jagiellonia! I Legia! Legia gol! Legia gol! Legia, 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 Legia gol! Legia gol! Legia gol! Legia doprowadza do Wisły, 1-1. Remis w klasyku piłkarskim. Wisła Kraków, Legia Warszawa i Jagiellonia. Wisła zdobycia gola. Jagiellonia musi kończyć, wynik przegrywa 0-1 ze Stomilem. Stomil? Stomil? Zaczęli ten mecz z impetem, strzelili gola chłopcy z Olsztyna, ale teraz trzeba uważać. Jagiellonia jakby się rozkręca, gra coraz odważniej. Jest, proszę Państwa, kolejna bramka. Znaczy Wisła Legia. Wisła wraca na bramkę. Jest także, proszę Państwa, przerwa w meczu Jagiellonia Stomil. Poszkodowany piłkarz Stomilu. Mamy nadzieję, że nic złego się nie stało.
Uprzejmie Państwa proszę o brawa wsparcia dla Wilbarskich. Uprzejmie proszę. Brawa, brawa, brawa. Usłyszał nasze brawa, no i proszę. Proszę, chyba wszystko jest w porządku. Całe szczęście, nic się nie stało. Czy też zdrowie jest dużo ważniejsze od wyniku. No, miejmy nadzieję, że piłkarz to miło za chwilkę. Wróci do gry, teraz Legia. Legia przegrywa 1-2. Na dzień dobry dzisiaj. Wielka porcja emocji. Za nami wiele wspaniałych goli. Jest walka do ostatniego bliska. Wizja. Zaciętość. Listomir. Listomir. Jagiellonia. Szerzej, miły! Jagiellonia. Dużo rwanej gry tym razem. Jagiellonia prawą stroną boiska. Czy będzie dośrodkowanie? Jagiellonia, Jagiellonia. Przypomnę, że już niebawem w gospodarze. Żalgiris z Wilno. Ten mecz za mniej więcej 10 minut. Będziemy mieli także spotkanie Poroń, Siedlce, Bielec i Miejscu, Wilkas. Jagiellonia biegnie. Kolejna akcja. Ciągle 1-0 prowadzi Stomil w tym meczu. Stomil, ale gdzie są przeprosiny? Uprzejmie o to proszę. Podajmy rękę na zgodę. Powiedzmy przepraszam. W ferworze walki wszystko się może wydarzyć. Piłka nożna to sport kontaktowy, ale trzeba później przeprosić. Krótka przerwa w meczu Wisła Kraków. Trzeba nie planowała. Trzeba poprawić ogólnie. Przyjma prośba o grę fair play. Przyjmie proszę o fair play. Stomil znowu grę od rzutu wolnego. Ciągle Stomil prowadzi. Prowadzi 1-0. A Wisła prowadzi z Legią. Dalej Legią. O, to jest rzut wolnego Legia Warszawa. Jagiellonia. Oj, piłka już opuściła nas gry. Proszę, widzę kibice Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki. Wyszczekują się na zabawę. Zawsze zwarci i gotowi. Za mniej więcej 10 minut mecz gospodarzy. A teraz Stomil. Stomil prowadzi zagranie 1-0. Stomil! Ależ teraz zaatakowali wysoko. Chłopcy z Olsztyna. Jest kolejna bramka dla Wisły. Wisła Kraków prowadzi już 3-1. Wisła Kraków, Legia Warszawa 3-1. A w meczu Stomil Olsztyn, Jagiellonia Białystok. Utrzymuje się wyniki 1-0. Oj, tu!
Sami. Wisła! Potrzebne wsparcie legionistom. Panowie, trzeba wierzyć do końca w korzystny wynik. 1-3. To jest jeszcze taki wynik, którego nie można odrobić. Legia. Ciągle przed wizją Legia Warszawa. Ale z posiadania piłki nic nie wynika. Trzeba strzelać wolę w tym meczu, trzeba gonić wynik. Legia. Przerwana akcja Legii. No i wracamy na boisko. A Jagiellonia przegrywają 0-1. Popatrz, Kubusz, popatrz! Stomil. Jagiellonia. Jagiellonia. Stoper! Zatrzymana kolejna akcja przez piłkarzy Stomil. Stomil! Z większym skupieniem, bo jak mówiłem, często posiadają piłkę, ale czegoś brakuje. Brakuje tej kropki nad i teraz Legia. Legia! Trochę za daleko. Ale brawa, brawa za pomysł. Trzeba wracać i walczyć o piłkę. Jagiellonia. Jagiellonia! Jagiellonia, to może być bramka! Podskoczyła ta piłka w ostatniej chwili. Jagiellonia, Jagiellonia, Jagiellonia i Stomil. Zażegnali niebezpieczeństwo obrońcy Stomilu, ale ciągle muszą być skupieni, bo Jagiellonia ma rzuty rożne. Warszawa 3-1. Czy legionista uda się strzelić kontaktowego gola? Wysoko, wysoko teraz zagrała Legia. Ale to zawsze ryzyko. To można nadziać się na kontrę. Teraz Legia decyduje się na uderzenie z dystansu. Jagiellonia. Tutaj rynk jest z bramą otwartą. Jest 1-0, tylko 1-0. Jagiellonia, Jagiellonia. Nie, nie, nie. Walczyć, nie tak. Walczyć, odpowiada trener, walczyć. No i walczą chłopcy z Olsztyna. Jagiellonia będzie jednak miała rzut wolny. Dobra okazja, by przymierzyć. Dobra okazja, by uderzyć na bramkę. Jagiellonia. Nie ma muru, no proszę. Jagiellonia. I słupek. Tylko słupek. Słupek ratuje Stomil. Ciągle w natarciu Jagiellonia. Jagiellonia. Legii nie udało się jeszcze zdobyć kontaktowej bramki. Ciągle 1-3. Piłkę! Nie daj!
Legia. Nie podnosi się z murawy Łukasz Krakowski w Wisłę. Ale wie, że to nie stało się nic, bo nie podnosi się z murawy. Za chwilę Wisła w komplecie. I Legia ciągle drobuje. Brawo Wisła, brawo Legia. Panowie, podajmy sobie ręce, podziękujmy sobie za grę. Piękne bramki. Fajne akcje. Dziękujemy za to wszystko. No i proszę, jest wokół na Wisłę Kraków. Właściwie takie podziękowania za ten wygrany mecz. Macie kibiców podziękować kibicom? Podziękować. Proszę, chodźcie do nas, chodźcie do nas. No to podziękujmy za ten doping, 100 mil.